Szanowni Państwo, znajdujemy się w gospodarstwie pana Macieja Szczeleckiego. Gospodarstwo to uprawia kilka odmian kapusty, między innymi uprawia od tego roku odmianę Rosberg. Tu zastosowana jest nieco inna technologia zbioru. Zbiór odbywa się jeszcze w folii, nie tak jak w gospodarstwie państwa Ciastoniów, gdzie folia jest usuwana. W tym momencie ta folia nie została jeszcze usunięta i prawdopodobnie z uwagi na taką, a nie inną prognozę pogody pozostanie praktycznie do końca zbiorów. Zbiera się tutaj sukcesywnie odmianę Rosberg. Odmiana ta została posadzona w końcówce lutego. Siew był w końcówce grudnia i po około 50 dniach producent Maciej Szczelecki zaczął wozić tą odmianę Rosberg, która w zasadzie bardzo szybko i w sposób wyrównany rośnie i myślę, że za jakieś około 8 dni nie będzie już jej, zostanie po prostu zebrana. Przyrost główek jest bardzo szybki. Z początkowej fazy takiej konikalnej przechodzi ta kapusta w główki okrągłe, które gotowe są do sprzedaży. Obecnie ta kapusta waży około 1,20 kg, 30 kg, a więc jest to jak najbardziej jeden z ciekawszych produktów, jeśli chodzi o kapustę na rynku.